W kontekście debaty na temat tak zwanej kultury gwałtu umieszczono w wielu miejscach fragment wypowiedzi pana Jacka Polikowskiego, który jest fragmentem konferencji z 2018 roku, co ciekawe, z takim wskazaniem, jakoby pan Jacek Polikowski swoją wypowiedzią wpisywał się w kulturę gwałtu. Wszystko zaczęło się od tego, że na profilu Drużyna B należącym do pani Natalii Białobrzeskiej umieszczono relację właśnie, którą będziemy nazywać na potrzeby tego odcinka publikacją. I ta publikacja to jest właśnie ten fragment wypowiedzi pana Jacka Polikowskiego. Została ona wsparta takimi różnymi podpisami i zmontowana w sposób, który miał wskazywać na to, że pan Polikowski, jak rozumiem, sugeruje, że w niektórych sytuacjach gwałt jest ok. Co zrozumiałe, publikacja została ośmieszona w internecie przez celebrytów, liderów opinii, dziennikarzy i różnych influencerów. Nawet ta publikacja została umieszczona przez blogerkę modową Meh Fashion, która ma 1 400 000 obserwujących. Sam ten filmik właśnie z wystąpieniem pana Jacka Polikowskiego ma już prawie 300 000 wyświetleń. Co więcej, ta publikacja będąca fragmentem konferencji pana Polikowskiego została skrytykowana w dosyć ostry sposób na portalu deon.pl, który nazywa się portalem katolickim. Skrytykowana została zarówno przez panią redaktor Dominikę Frydrych, a także potem przez jezuitę Dariusza Piórkowskiego. Nie wnikam, z jakich powodów to się stało, czy przez manipulację celową, czy przez pośpiech, błąd. Niezależnie od tego, co było przyczyną tego, co się stało, uważam, że wpisanie pana Jacka Polikowskiego w kulturę gwałtu i sugerowanie, że pan Polikowski dopuszcza w niektórych momentach w małżeństwie gwałt, jest moim zdaniem kłamstwem, manipulacją i wielką krzywdą i nieuczciwością, jaką wyrządzono panu Jackowi Polikowskiemu. I ten film będzie odpowiedzią na moją potrzebę obrony dobrego imienia pana Jacka Polikowskiego. Będę starał się krok po kroku ujawnić, na czym polega ta manipulacja i to kłamstwo. Do rzeczy. Wszystkie osoby, które potępiają pana Jacka Polikowskiego, opierają się w mniejszym lub większym stopniu na właśnie wspomnianej na początku publikacji, która brzmi w ten sposób. Posłuchajmy całości. Ale posłuchajcie, panie, bardzo uważnie, co teraz powiem. Żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia, gdy on proponuje. Jeszcze precyzyjniej. Mąż nigdy nie powinien czuć się odrzucony. I bardzo łatwo go zranić. Wobec tego odpowiedź nie. Dlaczego? Bo nie jest absolutnie nieuprawniona. Odpowiedź nie, bo nie mam ochoty, też jest absolutnie nieuprawniona. To nie od ochoty ma zależeć. Jeśli tylko jest to możliwe, ma się zgodzić. Kobieta ma poprosić, nie gniewajcie się, panie, gdy mąż proponuje w chwili, kiedy naprawdę nie możesz. Masz go poprosić, a nawet uprosić. Uprosić, żeby sam zrezygnował. Bo ty naprawdę nie możesz. Wybacz, ale ja naprawdę nie mogę. I ta właśnie publikacja w tej formie i w tej długości, umieściłem całość, była powielana na różnych portalach i ona stała się właśnie w mniejszym czy większym stopniu przyczynkiem do debaty, do krytyki właściwie pana Polikowskiego. Powiedziałem w mniejszym lub większym stopniu, bo różnie to się rozkłada. Na przykład u pani Frydrych, która napisała artykuł na Deonie, widać, że pani redaktor obejrzała całą tą konferencję, a przynajmniej pierwszą część tej konferencji, ale niestety z jej artykułu nie wynika, jakby chciała zrozumieć, o co chodzi panu Polikowskiemu i de facto opiera się tylko na tej 59-sekundowej publikacji. Oto pierwszy fragment. Żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia, gdy on proponuje. Ludzie komentują to zdanie w kontekście, że żona nie powinna nigdy odmówić mężowi współżycia, gdy on proponuje i że to jest oburzające, złe, niemoralne i tak dalej. No dobrze, to jest oburzające w takim brzmieniu, tylko nie tak brzmi to zdanie. Nie taki był sens wypowiedzi pana Polikowskiego. Brzmi ono tak. Żona nigdy nie powinna odmówić mężowi współżycia, gdy on proponuje.
jeszcze precyzyjniej. Mąż nigdy nie powinien czuć się odrzucony. A więc setną sekundę później pan Polikowski, orientując się, że powiedział coś nieścisłego, że powiedział coś głupiego, powiedział, jeszcze precyzując, że mąż nie powinien czuć się odrzucony, de facto skreślając tę pierwszą część zdania. Jeszcze precyzyjniej. Mąż nigdy nie powinien czuć się odrzucony. Rozumiem, że można doczepić się takiego stylu wypowiedzi, ale to są elementarne zasady języka polskiego. To tak jakbym powiedział, nie mam przy sobie pieniędzy. A precyzyjniej, nie mam przy sobie dużych pieniędzy, mam tylko jakieś drobniaki. Czyli powiedziałem coś, zorientowałem się, że palnąłem głupotę, nieścisłość, skrót myślowy i doprecyzowałem, o co mi chodzi. To tyle. Tylko dla osób nieżyczliwych jasny i oczywisty sens tej wypowiedzi jest inny niż mąż nigdy nie powinien czuć się odrzucony. A co to znaczy, że nie powinien czuć się odrzucony? To za chwilę. Uwaga! To, że kobieta ma prawo, a nawet w niektórych sytuacjach obowiązek odmówić współżycia mężowi, pan Pulikowski podkreśla w kilku miejscach w tej konferencji. Nawet 30 sekund później. No tylko trzeba tę konferencję wysłuchać, a nie wyciąć fragment, żeby zrobić z pana Pulikowskiego zwolennika gwałtu. Posłuchajcie proszę tego, czego nie mieliście może okazji wysłuchać. I powiedzmy, mąż proponuje ci współżycie w jakichś warunkach dla ciebie nieakceptowalnych, oczywiście nieakceptowalnych, nawet 5 minut po awanturze. Normalny, przyzwoity facet zaproponuje żonie współczucie, jeszcze wierzy, że to ich pojedna. I w dalszej części pan Pulikowski rozwija, dlaczego facet myśli w ten sposób, jednocześnie krytykując ten sposób myślenia. I oczywiście można zarzucać panu Pulikowskiemu, że nie wymienił więcej niż ten jeden powód na odmowę współżycia mężowi, że nie wymienił, że kobieta może być zmęczona, a przepraszam, to akurat wymienił, ale też zostało powinięte. Można nawet powiedzieć, jestem śmiertelnie zmęczona. Śmiertelnie. Przełóżmy na jutro. Że ma ważną sprawę, że źle się czuje, że ma obowiązki i wiele, wiele innych. Tylko zarzucanie panu Pulikowskiemu, że nie wymienił tysiące różnych okoliczności i sytuacji, jest zwyczajnie po prostu niepoważne. Kolejny fragment, który nie został przytoczony ani na Deonie, ani przez innych krytykujących wypowiedź pana Pulikowskiego. Tu kwestia oczywistej odmowy kobiety do współżycia i apel do facetów. Drodzy panowie, pozwólmy kobietom przekazać sobie, że ona ma w sobie stado jeży. Że ona teraz się zgodzi na wejście do łóżka, to zgodzi się wbrew sobie. Odbierze to jako dysonans, jako ranę, jako oddalenie od męża. Będzie się czuła użyta, przymuszona, będzie się czuła źle. W tym kontekście chciałbym przywołać fragment artykułu pani redaktor Frydrych z Deonu, która mówi o wypowiedzi pana Pulikowskiego w ten sposób. W tym wypadku można ją śmiało określić jako wsparcie dla kultury gwałtu. No to jeszcze raz, pan Pulikowski z przestrogą dla mężczyzn o tym, że nie może poczuć się użyta, przedmiotowo potraktowana. Że ona teraz się zgodzi na wejście do łóżka, to zgodzi się wbrew sobie. Odbierze to jako dysonans, jako ranę, jako oddalenie od męża. Będzie się czuła użyta, przymuszona, będzie się czuła źle. I jeszcze ten, także zupełnie pominięty. Kobiecie się wydaje, że ona, jak ona się zgodzi na wszystko, co on zaproponuje, to będzie dobrą żoną, już to będzie dobrze. Nie, ona ma być przewodniczką. Ona ma mu pomóc powiedzieć, że nie tędy droga. I jeszcze ten. To ma być akt miłości, zmuszanie do czegokolwiek, zwłaszcza mówię to do nas mężczyzn. Jest sprzeczne z miłością, to ma być akt miłości. No dobra, a co z tą ochotą? Przywołajmy sobie ten fragment, ten wycinek, który jest powielany w internecie. Odpowiedź nie, dlaczego? Bo nie, jest absolutnie nieuprawniona. Odpowiedź nie, bo nie mam ochoty, też jest absolutnie nieuprawniona. To nie od ochoty ma zależeć. I Deon pisze w kontekście tej wypowiedzi słowami jezuity, że takie przedstawienie sprawy to przejaw religijnego patriarchalizmu i spojrzenia na kobietę jako człowieka drugiej kategorii. A ja nie widzę tutaj nic zdrożnego w związku z tą wypowiedzią z jednego tylko powodu. Ponieważ słyszałem całą konferencję i opieram się na źródle, a nie na wycinku zmanipulowanym i powielanym przez media, także przez portal Deon. Bo jakże łatwo, moi drodzy, jest to zdanie, to nie od ochoty ma zależeć, umieścić w takim oto kontekście, że katolicki Pulikowski mówi, że skoro kobieta nie ma prawa zgodzić się na współżycie, to mąż może
się jej sprzeciwić i po prostu ją wykorzystać seksualnie, mówiąc wprost, zgwałcić. Tylko jest jedna rzecz oczywista, że pan Pulikowski w ogóle czegoś takiego nie mówi. Co więcej, nawet tego nie sugeruje, a co jeszcze więcej, przestrzega przed takim potraktowaniem kobiety. Uwierzmy panowie, że kobieta lepiej wie, jakie warunki są dobre. Właściwie jesteśmy skazani na spełnienie jej warunków. Wskazuje tu pan Pulikowski, że mąż, ale uwaga, także druga strona. Nie musi, wyprowadza się z sypialni. I nagle ta kobieta przerażona. Pewnie jestem już nieatrakcyjna. A może ma inną? A może ja nienormalna? I zaczyna się zauważać, że dla mnie to też coś znaczy. Tak, dla obojga współżycie coś bardzo ważnego znaczy. Podkreśla pan Pulikowski, może mieć takie oto doświadczenie w swoim życiu, taką przeszłość, która wpłynęła negatywnie na przyszłe życie seksualne. Mamy swoje urazy, mamy swoje lęki, mamy swoje przewrażliwienia na tym punkcie, bardzo często mężczyźni mają. I pan Jacek Pulikowski mówi, że z racji istnienia więzi małżeńskiej, z racji istnienia miłości, wzajemnego szacunku, zrozumienia, dbania o drugą osobę, taka sfera wymaga delikatności. I takie powiedzenie nie, bo nie może u żony albo u mężczyzny, u męża zrodzić takie przewrażliwienie, takie zamknięcie, taką ranę, że oho, coś ze mną jest nie tak. Aha, to pewnie przez to, z czym mam traumę. Okej, to w takim razie nie podobam się, jestem nieatrakcyjny, jestem nieatrakcyjna, zamykam się w sobie. Że takie powiedzenie nie, bo nie po prostu może urazić drugą stronę, nie tylko męża, podkreślam. I mówi o tym pan Jacek Pulikowski. I ja nie mam pojęcia, co tu jest kontrowersyjnego, bo cóż jest kontrowersyjnego w tym, że małżonkowie chcą dla siebie jak najlepiej i uważają na swoje krzywdy, na swoje smutne przeszłości, traumy z przeszłości i tak dalej. I to tłumaczenie pana Jacka Pulikowskiego nie odnosi się w ogóle do wszystkich przypadków istniejących wśród małżeństw, tylko właśnie do takiej sytuacji, takiej pogmatwanej, gdy jedna ze stron ma taką przeszłość, że trzeba po prostu na to uważać. Że nie ma to zależeć od ochoty jako kaprysu nie, bo nie. Ponieważ druga osoba może sobie dopowiedzieć, że właśnie chodzi o jakiś problem w związku ze mną, z tym, że ja nie daję rady, że ja nie jestem wystarczająco atrakcyjny, nie mam wystarczająco męskości, kobiecości, aby ciebie zaspokoić, dać ci szczęście i tak dalej. I to może spowodować ranę, zamknięcie się i ograniczenie kontaktów w przyszłości, współżycia. Dlatego to tłumaczenie, to uzasadnianie, ta rozmowa w ramach małżeństwa ma jak najbardziej sens, bo dzięki temu usprawiedliwianiu swojego nie, mężczyzna może wiedzieć, że to nie wynika z tego, że ze mną, facetem, jest coś nie tak, że jestem słaby, za mało męski, tylko że przyczyny są inne. Właśnie na przykład zmęczenie, czy jakieś obowiązki, no cokolwiek. Cokolwiek może to być. I to może jest upraszczające jakieś stwierdzenie, może to jest skrót myślowy, który rzeczywiście zrodził jakieś nieporozumienia, a dla mnie jest to czytelne, że wynika to z czystej miłości i troski o drugą osobę. I dlatego wrzucanie tych słów, wyciętych zupełnie z kontekstu, umieszczanie tego w kulturę gwałtu jest dla mnie czymś wyjątkowo nieuczciwym. Albo to, co zrobił Deon w tytule artykułu pani Frydrych. Niebezpieczne związki katolików z kulturą gwałtu. Sugerując, że pan Jacek Pulikowski w przypadku nie, bo nie kobiety usprawiedliwia w tej chwili gwałt. To jest niedorzeczne, a przede wszystkim skrajnie nieuczciwe wobec pana Pulikowskiego. Już pomijam te drwiny zarówno w filmiku, jak i w artykule Deonu na temat wykształcenia pana Pulikowskiego, że jest inżynierem budownictwa. Jasne, że idealna byłaby sytuacja, aby była jakaś osoba, która ma wykształcenie w danej dziedzinie potwierdzone dyplomem, a potem wieloletnie wykształcenie, które potwierdza autorytet w danej sprawie. Co ciekawe, nigdzie jednak nie znalazłem ani w tym filmiku, ani na artykule na Deonie, że pan Jacek Pulikowski prowadzi zajęcia na podyplomowym studium rodziny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Albo że jest wieloletnim prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej. I że wszystko potwierdził to praktyką przez kilkadziesiąt lat współpracy z małżeństwami, de facto spotykając się z każdego rodzaju problemem na temat seksualności i psychologii małżeńskiej.
No ale jak rozumiem, dla Deonu i dla osób, które krytykują pana Polikowskiego, że jest inżynierem budownictwa, na przykład taki Walt Disney, amerykański reżyser, scenarzysta, animator, przedsiębiorca, wizjoner i filantrop, że jest żadnym autorytetem w sprawach, którymi się zajmował, bo przecież nie ukończył nawet szkoły średniej. Albo taka Coco Chanel nie ukończyła żadnej szkoły artystycznej, żadnej szkoły z projektowaniem ubrań. I że jak rozumiem, nic nie znaczą jej osiągnięcia i wpływ na modę światową. Deon, katolicki portal, w kontrze do pana Pulikowskiego, który ma takie doświadczenie, który jest katolikiem i naucza w duchu katolickiej seksualności, etyki na temat seksualności, przywołuje Deon autorytet pani Kasi. Linkując do jej Instagrama, na którym to Instagramie znajdziemy m.in. Kasię, która trzyma gadżety seksualne w ten oto sposób, opowiada o połykaniu oraz promuje aborcję. To wszystko podlinkowane na katolickim portalu deon.pl. Żeby było jasne, Kasia ma absolutnie prawo robić w internecie co chce, ja mam absolutne prawo mieć negatywny stosunek do tego co robi, popierać się innymi autorytetami, także naukowymi w sprawie seksualności i krytykować jej model edukacji, bardzo popularny w dzisiejszych czasach. I zostawmy tutaj Kasię. Mowa o Deonie, który na katolickim portalu linkuje Instagrama z takimi oto treściami. Ale wracając do pana Pulikowskiego, jeszcze dwie rzeczy, bo przywołuje się coś takiego właśnie w tej całej krytyce i tym oburzeniu, że pan Jacek Pulikowski jest takim mężczyzną patriarchalnym, który pogardza kobietami i tylko gani te kobiety, a mężczyzn chwali i mówi, że może je używać i tak dalej. No kompletna bzdura, ale już pomijam to, mam nadzieję, że trochę to dzisiaj wyjaśniłem. Ale w kontekście tego chciałbym was zachęcić do obejrzenia choćby tej konferencji, w której to pan Jacek Pulikowski ruga facetów, wzywa do odpowiedzialności, do porzucenia takiego dziecinnego zachowania, do postawy Piotrusiów panów, do porzucenia traktowania kobiety jako przedmiot i nie zachowywania się jak maniak seksualny, jak zwierzę, tylko traktowania tej sfery z szacunkiem i godnością. I jeszcze ten wykład o kobiecości, o lęku kobiet przed seksem. Absolutnie prokobiecy materiał, pełen delikatności i czułości dla każdej kobiety. A na koniec, moi drodzy, jeszcze jedna rzecz. Ten film nagrałem dla pana Jacka Pulikowskiego w podziękowaniu za to, co zrobił dla wielu par, dla wielu małżeństw i w odpowiedzi na głos społeczności, może i niewielkiej, ale taka, która do mnie pisze, która apelowała, żebym odkłamał te wszystkie manipulacje na temat pana Pulikowskiego. Mam do was małą prośbę i ośmielam się chyba pierwszy raz od, nie wiem czy w ogóle nie pierwszy raz, prosić o szerowanie tego filmu w internecie. Ośmielam się dlatego, bo tracę ten argument, że film będzie, że zachęcam was do zwiększania wyświetleń, że będę więcej zarabiał na reklamach. Nic się nie obawiajcie. Ten film ze względu na jego treść, na słowa jakie używałem, zostanie na 100% zdemonetyzowany. Chodzi mi najbardziej o to, żeby odkłamać manipulacje na temat pana Jacka Pulikowskiego. Więc jeżeli możecie, to podawajcie dalej, dajcie łapki w górę, tam komentarze i tak dalej. To wszystko zwiększa zasięgi. Będę wam za to bardzo wdzięczny, bo zależy mi bardzo na tym, aby oddać sprawiedliwość i oczyścić dobre imię pana Pulikowskiego. Pan Pulikowski oczywiście nie jest osobą, która nie popełnia błędów, jest człowiekiem. Oczywiście, że popełniał, można się przyczepić jego stylu, jego skrótów myślowych niektórych, ale jednak to, co zrobiono mu w ostatnim czasie, jest dla mnie głęboką niesprawiedliwością. Dlatego ośmielam się prosić autorów tych manipulacji, tych półprawd, tych osób, które zniekształciły wypowiedź pana Pulikowskiego o sprostowanie. O przeprosiny, oczywiście w stronę pana Jacka Pulikowskiego. Myślę, że jako katolicy szczególnie jesteśmy wezwani do tego, żeby umieć przepraszać za swoje błędy, a jestem przekonany, że pan Pulikowski jako katolik takie przeprosiny przyjmie i wybaczy. Tylko takie słowo musi paść. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem. Cześć!